A skoro została wspomniana nadchodząca piękna pora roku, czyli wiosna, czas chyba więc pomyśleć o wymianie opon zimowych na letnie. Proszę powiedzieć, dlaczego i kiedy jest najlepszy moment wymiany tych opon? Wiosna w kalendarzu to za mało, żeby podjąć decyzję o wymianie opon. Nie ma czegoś takiego w kalendarzu jak dobry termin. Mamy ten dzień i wymieniamy opony zimowe. Wszystko uzależnione jest od warunków panujących i od temperatur, przede wszystkim temperatur, że nie powinno się opon wymieniać w momencie, kiedy temperatury są ujemne, ale przede wszystkim w ciągu całej doby, bo jak wiadomo, mimo w ciągu dnia temperatura może być dodatnia, ale wieczorem i w nocy mogą występować przymrozki. Także najlepiej wymienić opony w momencie, kiedy temperatury zdecydowanie będą w ciągu doby dodatnie. A więc, panie Przemku, kiedy zmienić opony zimowe na letnie? Producenci opon mówią nam, że opony powinny się wymieniać przy temperaturze powyżej plus 7 stopni Celsjusza. Ale jak wiadomo, w dzień tam temperatura jest dodatnia, wieczorem w nocy może być bliska zeru. Także rozsądniej jest wymieniać te opony, kiedy w ciągu całej doby występuje temperatury dodatnie. Ale takim elementem, wskazówką, która konkretnie mówi nam, że opony już powinny się wymienić, jest temperatura w dzień przekraczająca plus 15 stopni Celsjusza.